Ja mam wrażenie, że bardzo dużo się w tych ostatnich miesiącach dyskutuje na temat 25-lecia w różnym kontekście. Myślę, że za mało w kontekście rozwoju filantropii korporacyjnej w Polsce. Chciałbym poznać Państwa zdanie na temat tego, jak Państwo oceniacie te 25 lat rozwoju filantropii, zwłaszcza komercyjnej w Polsce. Co się tak naprawdę udało? Czy powinniśmy jakieś błędy? Co należałoby ewentualnie nadrobić? Poproszę o swoją refleksję w tej sprawie panią Lidię Kłuską-Żuk. Dziękuję, dzień dobry. Ja celowo poprosiłam, żeby w przedstawieniu mnie była zarówno moja obecna afiliacja, jak i poprzednia afiliacja, bo ona myślę daje mi podstawy do tego, żeby rzeczywiście trochę refleksyjnie na to ostatnie 25-lecie spojrzeć. Instytucja, którą kierowałam, bardzo aktywnie uczestniczyła także między innymi powstaniu Forum Darczyńców w Polsce, ale nie tylko w 7 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Więc mam taką trochę perspektywę, myślę, międzynarodową po tym czasie tego 25-lecia. I myślę, że tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to jest to, że ten 25 lat to jak jeden dzień. Znaczy bardzo szybko nam ten czas zbiegł, zleciał, minął i myślę, że ogromna ilość rzeczy wydarzyła się przez te 25 lat. Myślę zresztą jako ta moja poprzednia instytucja, kiedy na koniec naszej działalności w Europie opublikowaliśmy nasz raport i pokusiliśmy się o taką zabawę, że porównaliśmy zdjęcia nie sprzed 25 lat, tylko stolic i najważniejszych miejsc w Europie Środkowej i Wschodniej 10 lat temu, czy 10 lat, kiedy teraz powstawał i na koniec. To są zmiany, które były szokujące, kiedy się zestawia zdjęcia nie z 1989 roku, co jest jakby dosyć oczywiste, ale z 2000 i 2013. Myśmy przeskoczyli i zrobili nieprawdopodobną robotę przez te 25 lat. To jest ogromny sukces, także w wymiarze tym, o którym Pan wspomniał, filantropii korporacyjnej. Ale to jest trochę tak, że tak jak mamy dzieci i nie widzimy, że one rosną, tylko ktoś przyjeżdża z zewnątrz i mówi, ale urosłeś. My też tego nie za bardzo widzimy, bo na to patrzymy każdego dnia i każdego dnia chcemy więcej i więcej. Zostało zrobione ogromnie, ogromnie dużo. Chociażby sam fakt, że rozmawiamy i spotykamy się dzisiaj tutaj, to też jest przejaw tego sukcesu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że myśmy przeskoczyli w rozwoju filantropii korporacyjnej kilka lat w porównaniu z tymi krajami, które rozwijają tę filantropię korporacyjną od 100 lat czy ponad 100 lat. Tak? Tak jak nie wiem, u nas nikt nie używał, czy bardzo krótko używaliśmy czeków, przeskoczyliśmy od razu do bankowości elektronicznej, a we Francji i Stanach Zjednoczonych ciągle się płaci czekami. Tak? Więc przeskoczyliśmy pewne etapy rozwoju, tak samo przeskoczyliśmy je na poziomie, czy też w tym obszarze filantropii korporacyjnej, o której mówimy, i to jest ogromny, ogromny sukces, którego powinniśmy być dumni i dalej go rozwijać. To myślę, że to jest jakby taka kluczowa sprawa. Są pewne rzeczy, które na pewno, na które musimy zwrócić uwagę jako wyzwanie, ale to pewnie zapyta mnie Pan o to za chwilę, a bardzo chętnie o tych wyzwaniach opowiem. Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor. Pytanie o ewentualne błędy albo ewentualne elementy, które należałoby nadrobić, kieruję do Pana Prezesa Jacka Michalaka z Grupy Atlas, Pana firma jest jednym z pionierów filantropii korporacyjnej w ujęciu sektora prywatnego. Jak Pan ocenia te 25 lat ze swojej perspektywy? Ja się zgadzam z moją przedmówczynią. Myślę, że to jest dobre 25 lat. W ogóle generalnie myślę, że miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest dobre miejsce. Ja bym powiedział jeszcze może na inny aspekt, jakby zwrócił uwagę swojej wypowiedzi. My się tutaj spotykamy kolejny raz, pokazywane są liczby, ale też pamiętajmy, że jest mnóstwo osób, które jednak bardzo dużo działa. Ja wiem, że my rozmawiamy o korporacyjnej filantropii. Działa, przekazuje różnego rodzaju rzeczy, nie chcę o tym mówić, a sam konkurs też poniósł z perspektywy Atlasa. My się cieszymy z tego zwycięstwa. Ja bardzo chciałbym przeskoczyć, jak powiedziałem, do tej kategorii wyższej, ale to jest niemożliwe. Choć tak naprawdę w naszym przypadku na przykład to wsparcie, które udzielamy również fundacji naszej, nie możemy go policzyć w żaden sposób w tym konkursie. To są materiały budowlane. To są materiały budowlane, my przekazujemy, mamy ustaloną, określoną corocznie pulę materiałów w pewnych asortymentach i
totalnie oddajemy do fundacji, nie wpływamy w żaden sposób na to, jak to jest podzielone, czy więcej jedzie, nie wiem, do północnej Polski, do południowej, czy to idzie do szkół, czy do szpitali, czy do domów dziecka, więc myślę, że jesteśmy w niezłym miejscu. Błędy na pewno jakieś popełniliśmy, ale też ja myślę, że no każdy w swojej działalności jakieś błędy popełnia, to po pierwsze, a po drugie też ja myślę, że też rozważanie w kategorii błędów versus filantropia, prawda, jest taką, no ja pewien kłopot mam, powiem szczerze z tym, prawda, czyli krótko mówiąc, jak ktoś daje, to biorę, nie? No tak przynajmniej. A jeszcze wracając do tego, co Pan powiedział w pierwszej części, pytając koleżankę, ja myślę, że mamy też całą masę dokonań własnych, którymi moglibyśmy się poszczycić, prawda? A w wielu układach. Ja powiem o swoim własnym doświadczeniu. Ja na co dzień pracuję dla grupy Atlas i zajmuję się poważnymi sprawami, tą częścią badawczo-rozwojową, ale też dane jest mi od 2003 roku prowadzić taką małą spółkę, która się nazywa Atlas Sztuki, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej. Jest spółką, która przez 11 lat działalności produkuje stratę, z każdym rokiem nawet coraz większą stratę. W związku z czym od kilku lat już, nie umiem powiedzieć, czy od 6 czy 7, zgromadzenie wspólników, zatwierdzając bilans, podejmuje uchwałę, że pomimo tego, że strata spółki przekroczyła 50% sumy kapitału zakładowego, rezerwowego, a to jednak należy kontynuować działalność. Ja jako prezes jednoosobowego zarządu jestem przez zgromadzenie wspólników zobowiązany do przedstawienia planu naprawczego. Ja ten plan naprawczy corocznie przedstawiam. No, jakoś tak mało jestem, muszę powiedzieć, chyba zdolny, bo nie udało mi się zrealizować jeszcze w pełni tego planu naprawczego. I Atlas Sztuki to jest galerią sztuki współczesnej, galerią, która pokazuje bardzo współczesną sztukę, różne rzeczy się zdarzyły. W tej chwili pokazujemy fotografię belgijskiego artysty Berta Dankerta, ale pokazywaliśmy też wystawę Eglika Bachowa, a Josefa Beuysa, Jorga Immendorfa, Markusa Lipelca. Pokazaliśmy pierwszy raz w Polsce fragment kolekcji doktora Manxa z Hamburger Bahnhof. I myślę, że na przykład w tym zakresie jest to pewne niestandardowe działanie. Powiem tak, oczywiście na Zachodzie jest mnóstwo kolekcji należących do firm, ale kolekcji. My jako Atlas Sztuki nie mamy kolekcji, organizujemy tylko eventy dla naszych odbiorców, dla naszej lokalnej społeczności. Cieszymy się, że te eventy są liczne, dużo ludzi przychodzi, no ale poza pewną ulotnością no nic nie zostaje. Myślę, że nawet mamy własne takie osiągnięcie. Bardzo dziękuję. No. I Państwo, skoro przeszliśmy troszeczkę na poziom zyskowności i zysków, to teraz będę kierował pytania do przedstawicieli dwóch firm z sektora finansowego, które zyski co rok rocznie pomnażają. Ale pytanie dotyczy nie samego poziomu zysku, bo to też się zmieniało podejście do zyskowności i tym samym też do filantropii w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale jak rozwijały się te działania społeczne w Państwa firmach? Naprawdę to, co myślę, że dla Państwa byłoby najbardziej ciekawe, to poznanie na przykład trzech przełomowych momentów, wydarzeń, które miały wpływ na tą historię filantropii w PKO BP w pierwszej kolejności. Stąd pytanie do Pana Prezesa Bartosza Drewikowskiego i później PZU do Pana Prezesa Rafała Chodzickiego. Dziękuję za to pytanie. Zanim odpowiem, jednym zdaniem odniosę się do tego, co Pani mówiła. Rzeczywiście w wielu dziedzinach, w bankowości, w ubezpieczeniach przeskoczyliśmy wiele etapów, których doświadczała zachodnia cywilizacja, ale myślę, że tego obszaru należy dobroczynność, należy filantropia. I myślę, że w tej chwili jesteśmy gotowi i mamy ambicje do tego, żeby zacząć wyznaczać standardy. Tak jest, dyktować własne rozwiązania
I naprawdę nie waham się tego użyć. Pewnie jeszcze nie wszędzie, ale w kilku wybranych obszarach chciałbym i spróbujemy to również robić, jeżeli chodzi o dobroczynność. Kamienie milowe, jeżeli chodzi o PKO Bank Polski, na pewno powołanie fundacji, czyli bardzo mocne, profesjonalne takie zarządzanie, uporządkowanie i zwiększenie efektywności tych pieniędzy, czy tych działań. Nie sprowadzam tego tylko do pieniędzy, dlatego że można sobie to podsumować jakoś tam finansowo, natomiast strumień dobroczynności jest zdecydowanie silniejszy niż tylko te 11 milionów, które tutaj zostały wyliczone, nie wiem, zaangażowanie klientów czy pracowników, takie fizyczne, aktywność po prostu, czy działalność, czy ich środki nie są oczywiście tutaj wyjmowane, a są adresowane i to jest najważniejsze, nie tylko ten wyłączny wymiar cyfrowy. Na pewno wpisanie do strategii, do naszej misji, nie tylko robienia biznesu, który nam znakomicie wychodzi, podobnie zresztą jak PZU, to są naprawdę no, spółki, które na giełdzie błyszczą i które się dla akcjonariuszy dostarczają wartość w tym rozumieniu finansowym, biznesowym, ale my mamy bardzo mocno zaadresowane, myślę, że również za chwilę usłyszymy, jak robi to PZU. Mamy szczególną wrażliwość na problemy społeczne, na edukację, na sport, na to, co jest często fundamentem rozwoju naszego społeczeństwa obywatelskiego, naszego również przyszłości naszego kraju. Więc to jest coś, co nas wyróżnia, do czego przywiązujemy bardzo dużą wagę, a dobroczynność jest jednym z wymiarów tej działalności. I pozwólcie Państwo, jeszcze jeden wątek osobisty, to może nie jest kamień milowy, ale pokazuje, wydaje mi się, pewną innowacyjność w naszym podejściu. Zadam pytanie, kogo najtrudniej przekonać w spółce do wydawania pieniędzy na CFO finansowego, prawda? No właśnie, jestem CFO od 7 lat PKO Banku Polskiego i niektórzy nawet uważają, że to jest lekka perwersja, ale nazwałbym to innowacyjnością. Prezes Jagiełło poprosił mnie, żebym pomógł zorganizować fundację, wspierał ją i wspierał na działania dobroczynne PKO Banku Polskiego. I szczerze mówiąc, robię to z wielką przyjemnością i patrzę na ten obszar działalności nie przez pryzmat tego, że ten mały fragment budżetu pomniejsza wyniki banku. My raczej koncentrujemy się na tym, żeby zwiększać wyniki banku, bo przez to możemy zwiększać różne rodzaje aktywności, w tym aktywność dobroczynną. I w ten sposób motywujemy się, w ten sposób staramy się tworzyć wartość. I to na przykład szczególnie widać w tej działalności klientowskiej, bo klienci są tacy jak my, oni również mają potrzebę, czyli niedobra, tak? Więc jeżeli im to umożliwimy, to oni się włączają. Jest tego efekt biznesowy, jest tego bardzo konkretny, dobry efekt dobroczynny i to myślę jest przyszłość i warto naprawdę z tego naszego doświadczenia czerpać w Państwa działalności. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja jeszcze bym też wrócił do 25 lat, bo to myślę jest bardzo ważne, że Polska, wszystkie nasze firmy, które tutaj są reprezentowane, przeszły bardzo dużą transformację w ciągu 25 lat i po prostu do pewnych rzeczy dojrzeliśmy i dorośliśmy. Tak samo jest tą dobroczynnością. Myśmy się jej nauczyli, ale też dorośli do pewnych rzeczy i dlatego to dzisiaj wygląda tak dobrze i myślę, że dzisiaj rzeczywiście nie musimy się jako kraj, jako firmy, które ten kraj reprezentują, wstydzić, w jaki sposób do tego podchodzimy. Także zgadzam się absolutnie, że myślę, że nie ma co wskazywać jakichś złych rzeczy, bo po prostu mieliśmy okazję i potrzebę nauczyć się pewnych spraw, dojrzeć do nich i myślę, że bardzo dobrze to udało nam się zrobić i całkiem szybko w porównaniu do naszych kolegów z Europy Zachodniej, gdzie pewnie mieli znacznie więcej czasu na to, żeby dojrzeć i móc to w taki sposób robić. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o PZU? Pewnie trudno jest znaleźć trzy kamienie milowe w jakiejś tam długim okresie działalności, ale trochę czasu to potem jak Bartek o tym opowiadał, jak to wyglądało. Ja myślę, że nawiązał do tego budynku, bo instytucja finansowa powinna być transparentna i każda nią jest, natomiast wejście na giełdę zawsze jest takim dodatkowym momentem, kiedy ta przejrzystość jest już taka bardzo oficjalna, bo stajemy się wtedy własnością tak dużej grupy akcjonariuszy, że pewne rzeczy są dodatkowo oczywiste, są ukonstytuowane i w bardzo sposób transparentny, a dodatkowym, ponieważ ja pamiętam dokładnie 4 lata temu, 4,5, kiedy w maju 2010 roku PZU wchodziło na giełdę, to jest taki pierwszy moment, a kontynuacją były takie dwa indeksy, które są, jeden jest na giełdzie warszawskiej, czyli jest RexPekt, który w jakiś sposób kwantyfikuje działania CSR-owe i te wszystkie działania społeczne, który pokazuje w jaki sposób odzwierciedla
firma w swojej strategii, w swoim codziennym działaniu, w profesjonalny sposób właśnie te działania prospołeczne i tą transparentność. I drugi taki, i PZUN włączyło się do tego indeksu, jeżeli dobrze pamiętam, 1 lutego 2012 roku, czyli tak naprawdę więcej półtora roku po tym, jak zadebiutowało na giełdzie. I drugi raz to był koniec 2012 roku, to jest drugi taki indeks, właśnie z Vacerius, to jest indeks giełdy papierów wartościowych w Wiedniu dla tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. I w jego skład też wchodzą wszystkie te spółki, które w tym regionie spełniają pewne warunki odnośnie transparentności w obszarze aspektów społecznych, dobroczynności, ekologii. Druga rzecz to jest, może to dziwne, ale wydanie raportu takiego CSR-owego i to tego takiego pierwszego poprawnego za lata 2011-2012. Bo pierwszy myśmy wydali w 2010 roku, ale tak naprawdę też uczyliśmy się po prostu. Tak, to był raport, który pokazała tak naprawdę wynik grupy PZU, no mówił i odnosi się do tego, co grupa PZU próbuje zrobić w obszarze dobroczynności CSR-u, ale dopiero ten raport 2011-2012 był tak naprawdę w pełni profesjonalny, został opracowany według takich wskaźników Global Reporting Initiative, czyli takich, który pokazuje, w jaki sposób firmy, które próbują rzeczywiście być transparentne w tym obszarze CSR-owym, powinny te rzeczy pokazywać. I to pokazało, że staliśmy się profesjonalistami w tym, co robimy, również w tym obszarze CSR-owym. I trzeci taki kamień milowy to jest wolontariat pracowniczy, który tak naprawdę od roku 2012 zaczął przyjmować takie bardzo profesjonalne zjawiska w naszej firmie, ponieważ przygotowaliśmy najpierw strategię, podzieliliśmy to na cztery takie obszary. To jest wolontariat w obszarze zdrowia, aktywnego trybu życia, to jest wolontariat taki rodzinny, czyli promowanie tego zbilansowanego czasu pomiędzy życiem rodzinnym a życiem zawodowym, edukacja i wolontariat obywatelski. Myśmy to zrobili poprzedzając to badaniami takimi ankietowymi wśród wszystkich naszych pracowników i te cztery grupy zainteresowania to były te, które rzeczywiście zyskały największy poparcie wśród naszych pracowników i to rzeczywiście dzisiaj funkcjonuje, bo to nie jest pusty, to nie jest obok pracowników narzucone przez zarząd, chciał na przykład coś zrobić, bo rzeczywiście dzisiaj w grupie PZU pracuje ponad 1400 wolontariuszy, to jest ponad 10% wszystkich zatrudnionych w grupie, to jest naprawdę dużo. My mamy 27 takich regionalnych koordynatorów wolontariatu, którzy zostali przeszkoleni, którzy pracują w skali firmy. To naprawdę daje genialny efekt, bo rzeczywiście zaangażowanie wszystkich możliwych osób w te działania wolontariatu są bardzo duże. Ja tutaj sobie pozwolę też na takie osobiste nawiązanie. Ja pamiętam, jak na 3 lata temu tutaj siedząca Iza namówiła mnie, żeby w okolicach świąt Bożego Narodzenia udać się z fundacją do takiego ogniska na pracę. Ja pamiętam, że tak trochę na początku to byłem wyciągany tak jak czasu nie mam, mam inne zajęcia, ale namówiła mnie. Jak ktoś na Izy wie, że ma umiejętność do tego, żeby być bardzo przekonująca. No i rzeczywiście w sobotę pojechałem do tego ogniska. No i rzeczywiście przypomniałem sobie, jak wygląda Stara Praga. Ale jak spędziłem z tymi dziećmi, to było takie spotkanie mikołajkowe. Spędziłem z tymi dziećmi z ogniska no, kilka godzin, gdzieś tam z nimi się bawiąc, uczestnicząc w różnych zajęciach. To muszę powiedzieć, że jak wróciłem do domu, to przez najbliższe dwa dni opowiadałem o tym, już mówiąc o tym, że ile o tym zacząłem opowiadać w filmie. I od tego momentu może nie chcę powiedzieć, że jestem najbardziej aktywnym wolontariuszem, bo na pewno tak nie jest, bo jest bardzo wiele innych osób, ale uważam, że to jest kapitalna sprawa, że można w takich momentach dać coś od siebie i zgadzam się, że nie tylko ilość środków, ale to bezpośrednie zaangażowanie jest super ważne. I właśnie, gdyby mnie ktoś zapytał, który z tych kamieni jest najważniejszy, to ten trzeci, bo to powoduje, że 1400 osób dzisiaj z firmy, a może będzie więcej, jest bezpośrednio, osobiście zaangażowana w te działania. I to jest, nie da się przeliczyć na pieniądze, ale to jest chyba najważniejsze, najbardziej istotne. Śmiało, śmiało. Najlepiej wskazane. Proszę, że pewnie Państwo też osobiście macie podobne
doświadczenia z taką pracą u podstaw, jeżeli można użyć tutaj literackiego porównania. I to najbardziej buduje rzeczywiście podejście do filantropii. Ale też przed nami dyskusja trochę strategiczna. Czyli jest strategiczna z perspektywy strategicznej filantropii, bo wszystko się zmienia, też podejście do filantropii się zmienia. Jak to wygląda z perspektywy pani Ewy Próby? Chciałbym się dowiedzieć w dużej mierze, co to w ogóle jest ta działalność strategiczna filantropijna, jak planują państwo na przykład, jak można mierzyć efekty filantropii, czy w ogóle się je mierzy, czy coraz więcej będzie takich prób czynionych, w którym kierunku to idzie? Udało się. Z tą strategiczną filantropią jest rzeczywiście coraz lepiej. Oba te pojęcia tak nieśmiało dosyć w zestawieniu razem przecierają sobie szlaki, bo filantropia obrośnięta jest też stosunkowo wieloma mitami. My sobie wyobrażamy, myśląc o filantropie, widzimy takiego mitycznego wręcz Prometeusza, który gdzieś tam ten ogień wykrada, niesie go ludziom, potem go wieczne potępienie za to i takie poświęcenie niesamowite temu towarzyszy. I oczywiście takie elementy też zawiera filantropia. Natomiast współcześnie ona dużo bardziej się profesjonalizuje i na szczęście ten przykład mityczny nie odstrasza, wręcz przeciwnie. W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że potrzebujemy takiego myślenia o sobie w tych kategoriach, że też w życiu zawodowym, na przykład też w firmach, są też bardzo dobrze w ostatnich latach rozwijają się programy wolontariatu pracowniczego, że musimy też realizować siebie w pewien sposób, siebie jako człowieka, nie tylko jako pracownika. I programy strategiczne filantropii to nam umożliwiają. One pozwalają wpisać elementy pomagania w kulturę organizacyjną całej firmy. Ta strategiczna filantropia to jest filantropia oparta o profesjonalne bardzo reguły zarządzania. Ona ma te elementy serca, ale też te elementy rozumu. Ja sama reprezentuję Forum Darczyńców Fundację Orange, stąd też to połączenie serca i rozumu też jest mi szczególnie bliskie. Natomiast ono pozwala planować te działania w sposób dobry, mądry, w oparciu o diagnozę, o wyniki badań, to bardzo często już robią fundacje firm. To pozwala zarządzać tymi programami od początku, wpisując na przykład założone efekty. Kiedyś to był dużo bardziej odruch serca, pewna intuicja. A nie ma nic złego, wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo dobrego w tym, że my myślimy o tym, jak to robić skutecznie i efektywnie. Bo jestem przekonana, że połączenie różnych zasobów firmy w działaniu takim na rzecz dobra wspólnego może przynieść dużo, dużo lepsze efekty. I żeby to Państwu zobrazować, oczywiście coraz częściej fundacje firmy swoje strategie społecznego zaangażowania wiążą z misją biznesową. I nie chodzi tutaj o sprzedaż produktów, usług, czyli bezpośrednią promocję, ale głównie o to, żeby bazować na różnych kompetencjach firmy. To nie tylko chodzi o to przekazywanie środków, ono jest oczywiście bardzo ważne i często od niego się coś zaczyna. Niemniej jednak, jeżeli w ślad za tymi środkami pójdzie know-how firmy i technologie i produkty, usługi, jeżeli włączymy w to doświadczonych pracowników, to w obszarze, w którym my działamy, możemy mieć znacznie lepsze sukcesy. I tutaj siedzący obok mnie panowie reprezentujący fundacje na przykład w branży finansowej i ubezpieczeniowej. No znakomicie prowadzą programy edukacji finansowej. Jeśli chodzi o firmy w obszarze ochrony zdrowia, tak, no to tam z sukcesem te firmy prowadzą programy w obszarze profilaktyki zdrowotnej, poznają się na tych problemach. Firmy budowlane, jak tu pan prezes Michalak powiedział, dedykują tym projektom także swoich pracowników, ekspertów, wiedzę, technologię, swoje produkty i dzięki temu ta pomoc jest dużo, dużo skuteczniejsza, efektywniejsza. Stąd też na pewno takie myślenie łączenia tych zasobów, które ma firma, ale też myślenie o tym w dłuższej perspektywie jest szalenie ważne. I drugi aspekt, o którym pan powiedział, to mierzenie, ewaluowanie. Mam wrażenie, że my rzeczywiście od paru lat mamy taką swoistą modę na ewaluację. Każdy chce się zobaczyć, każdy chce pokazać te swoje efekty. I oczywiście to znakomicie. Może troszeczkę jeszcze zbyt mało myślimy o tym oddziaływaniu w kategorii efektów. Trochę więcej jest o rezultatach, o bezpośrednich
tych takich efektach naszej pracy w postaci liczby osób, które wzięły udział w szkoleniu czy w zorganizowanych inicjatywach. Zaczyna się to myślenie o efekcie, czyli o wzroście kompetencji pewnej grupy osób, o tym, jak my de facto oddziałujemy, czy te metody, które stosujemy, są skuteczne w naszych programach. I do takiego myślenia też zachęcamy w ramach Forum Darczyńców. Ja z wielką radością obserwuję postępy i rozwój organizacji, fundacji korporacyjnych, które uczestniczą w projekcie finansowanym zresztą z Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie podnoszenia standardów fundacji korporacyjnych. Tutaj znaczna część osób też w tym projekcie uczestniczy i my się wzajemnie od siebie bardzo wiele uczymy. I także w tym obszarze mierzenia, ewaluacji, ostatnio we wrześniu mieliśmy takie spotkanie. Ja idąc na to spotkanie myślałam, że tam będzie dużo bardziej dyskusja, czy to robić. Czy w ogóle jest sens, bo przecież my się chcemy koncentrować na tym, żeby pomagać, a nie na tym, żeby mierzyć, tak? Ale tak naprawdę dyskusja była sfokusowana dużo bardziej na tym, jak to robić dobrze, bo my widzimy, że taka autorefleksja jest nam szalenie potrzebna po to, żeby wyciągnąć z niej wnioski, po to, żeby robić w przyszłości dużo lepsze programy zaangażowania społecznego. Więc ta strategiczna filantropia, myślę, dzisiaj w Polsce się bardzo profesjonalizuje i to znakomicie i myślę, że to jest taki trend, który też widać w działalności firm, tak? Że są eksperci w tych obszarach i zresztą grono menedżerów zarządzających firmami też w tym uczestniczy, w tych dyskusjach na temat wypracowania tej swojej ścieżki na pomaganie. Bardzo dziękuję. Teraz będę pytał na początku znowu przedstawicieli inwestorów, instytucji finansowych, mianowicie na temat dyskusja na temat trendów filantropii korporacyjnej. Stąd pytanie do pana Bartosza Drewnikowskiego o zaangażowanie otoczenia i wspominał pan o tych 7 milionach klientów. W jaki sposób można poprzez na przykład programy, które prowadzi PKO-BP zaangażować klientów, de facto angażując ich w działalność charytatywną, filantropię? To myślę jest jeden z bardzo obiecujących, najbardziej chyba obiecujących kierunków na pewno przyszłościowych rozwoju filantropii działalności dobroczynnej w Polsce, zwłaszcza przez duże podmioty, czy korporacje, czy przedsiębiorstwa o dużej grupie klientów, czy o dużej rozpoznawalności takiej marketingowej, wizerunkowej. Podam dwa konkretne przykłady. Jeden produktowy, a drugi poziom organizacyjny. Produktowy to karta płatnicza, dobro procentuje, która ma podpięte cztery charytatywne, dobroczynne cele. Zdrowotny, edukacyjny, wspomaganie ubogich i ekologiczny, dobrane w procedurach konkursowych, dość transparentnych. I klienci płacąc, bez żadnych dodatkowych opłat, czy dodatkowego obciążenia ich transakcji, w normalny sposób, korzystając z tej karty, mogą sobie wybierać, na który z tych celów, które staraliśmy się im zaproponować, mamy przeznaczyć naszą, kawałek naszej części wynagrodzenia z każdej transakcji. W ten sposób niejako zachęcamy ich tak naprawdę do większej transakcyjności. Jest oczywiście w tym jakaś korzyść biznesowa, nie aż tak duża jak w normalnej działalności, ale jest, cały czas jest korzyść biznesowa. Natomiast dla tych czterech inicjatyw jest to na pewno duży, dodatkowy, stabilny przychód, a jest to naprawdę, powiedziałbym, dopiero pierwszy niewielki krok, taki trochę pionierski. Sprawdzamy, jak to w rzeczywistości będzie działało. I żeby to zilustrować, mam się te parę liczb, ponad 7 milionów klientów jako potencjał. W jednym tylko roku z tej doprawdy niewielkiej oferty, w naszym przynajmniej przypadku, skorzystało już 62 tysiące klientów, podczas gdy cały potencjał banku, jeżeli chodzi o pracowników, to jest 30 tysięcy. Więc widać, że na jednym tylko pierwszym produkcie mamy już dwukrotnie większy potencjał osób zaangażowanych, niż gdybyśmy nawet codziennie każdego z naszych pracowników angażowali. Co jest ważne, to dzieje się cały czas, przez 24 godziny na dobę, na całym świecie, bo ci klienci używają tych kart wszędzie. I oni również mają wartość, nie tylko dlatego, że mają bezpieczne, dobre usługi finansowe, bo to mają w każdej naszej karcie, tu jeszcze mają dodatkową wartość, że spełniają jakieś, ich zdaniem, dobre działanie. Myślę, że to jest przyszłość. Na pewno synergie generalnie, biznesowo dobroczynne, tak to nazwę. Drugi przykład to takie organizacyjne podejście, czyli organizujemy działania
wiele inicjatyw wspieramy, jeżeli chodzi o bieganie, popularyzację biegania, wspieramy biegi patriotyczne, wspieramy maratony, wspieramy biegi amatorskie, w rekreacji i tak dalej. To jest dobre dla zdrowia, to jest dobre dla, wielu wymiarów, jest bardzo dobre. Sam zresztą biegam, dzisiaj akurat mój głos może tego nie udowadnia, ale, to wiele dni, powiedziałbym, mocnego forsowania głosu na, spotkaniach z inwestorami po wynikach kwartalnych spowodowało taki właśnie efekt. Ale fizycznie jestem w znakomitej formie. I co ważne, w ramach akcji biegania, czyli i tak mamy już alokowany tam budżet marketingowy, cały zespół, który nad tym pracuje, mamy dodatkową inicjatywę wewnątrz tego programu Biegnę dla. Absolutnie dobroczynna akcja, która pozwala zadeklarować każdemu z biegaczy, że jeżeli zdecyduje się zapisać na listę osób popierających inicjatywę Biegnę dla Adasia, dla Joasi, z reguły dla dzieci, dla chorych dzieci, to za każdą osobę fundacja jest w stanie przekazać jakieś środki. Tak? Setki osób na każdym biegu się angażują. Ponieważ tych biegów są dziesiątki, to mamy tysiące osób, które i tak biegną, i tak mają z tego satysfakcję i olbrzymią frajdę. My nie dokładamy do tego większych pieniędzy, bo i tak zainwestowaliśmy już w ten bieg. A oprócz tego mobilizujemy olbrzymie zaangażowanie właśnie na wspieranie tego dziecka czy tej osoby, która potrzebuje pomocy. Więc olbrzymia wartość i dla tych osób biorących w tym udział i tych dodatkowych środków, które możemy dzięki temu mobilizować na te właśnie poszczególne cele. I to naprawdę widać, jak biegnie, nie wiem, parę tysięcy osób i co któraś ma na koszulce przypięte właśnie karteczkę Biegnę dla z imieniem konkretnego najczęściej dziecka, to naprawdę robi wrażenie i potem mamy na podsumowaniu biegu, że 500 osób, czy 1000 osób, 700 osób, tak? To jest naprawdę znakomite. I to, co chciałem podkreślić, to może nas nie wyróżni w tym rankingu, bo staramy się już w tej chwili myśleć, jak zorganizować sposób, żeby jak najwięcej środków trafiło do potrzebujących, niekoniecznie z naszego budżetu, znaczy niekoniecznie rozdając te środki wyłącznie z naszego budżetu. Czasami wydaje się, że efektywnie jest zainwestować tę samą kwotę, którą mogliśmy gdzieś rozdystrybuować na rynku wśród potrzebujących, bo inwestując właśnie w taki bieg, bo inwestując w taki produkt, mobilizujemy wielokrotnie większe środki i to mobilizujemy przez wiele następnych lat, a nie tylko w tym jednym, jednorazowym działaniu. Więc myślę, że to jest przyszłość. I ostatnie jedno już zdanie. Przyszłością są na pewno technologie mobilne, czyli tak jak przy karcie możemy być z klientem w każdej chwili i on może w każdej swojej transakcji coś dobrego zrobić, to myślę sobie, że przed całym obszarem dobroczynności, również instytucji zaangażowanych, zwłaszcza finansowych, wyzwanie będzie, jak teraz przekuć to na technologie mobilne, bo one będą przyszłością naszą. Naszych klientów już są i tam również musi się odnaleźć filantropia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak samo dużo biegaczy jest w PZW, jak i w PKBP, więc na ten temat można dużo mówić, panie prezesie, prawda? Ale jakby pan poza bieganiem, rzeczywiście to jest ogromny element edukacji społeczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Powiedział też o tych trendach, na przykład w nowoczesnych mediach społecznościowych, chociażby tutaj wynotowałem sobie taką akcję Pomoc to Pomoc. To moc. O co pójdzie? Już zaraz postaram się powiedzieć, ale nie byłbym sobą do mnie tak do tego biegania, chociaż słowa i nawiązał, ale trochę w inny sposób, bo jakby o tym dużym bieganiu to możemy sobie też potem porozmawiać. Ja chociaż nie biegam osobiście, nie tak zawodowo jak kolega, ale może już nie biegam, ale to już, co jest ważne, jaką siłę ma tak naprawdę, już nie mówię o samym teraz bieganiu, ale chęć zaangażowania, umiejętność zaangażowania ludzi, pracowników. W tym tygodniu, w poniedziałek, wtorek, cała wyższa kadra kierownicza grupy PZU, to jest około 400 osób, na dwa dni spotkaliśmy się pod Warszawą, żeby rozmawiać o strategii. Ale to nie jest jakby najważniejsze. Ale w kuluarach jakby tej sali stały takie bieżnie, na których można pobiegać. I fundacja przekazała taką informację, że jest ktoś, kto potrzebuje wsparcia finansowego zdrowotnego. I za każdy przebiegnięty kilometr jesteśmy gotowi zapłacić jakieś tam pieniądze i te pieniądze, które w ten sposób są zebrane, będziemy mogli przeznaczyć na to, żeby pomóc tej chorej osobie. Ja muszę powiedzieć, że ładnych kilkaset kilometrów, mimo że obrady były intensywne, wieczory były również intensywne, ale naprawdę bardzo wiele kilometrów i to dobrych kilkaset zostało przebiegnięte i myślę, że ilość zgromadzonych w ten sposób środków, które fundacja będzie mogła przekazać,
była naprawdę ponad to, co wszyscy się spodziewali, ale to wynikało naprawdę z tak olbrzymiego zainteresowania i zaangażowania ludzi. I to pokazuje, jak bardzo ważna jest umiejętność dotarcia do ludzi. A teraz odpowiadając już na to pytanie, to właśnie te nowoczesne technologie, no bo dzisiaj tak naprawdę media społecznościowe, ja do tej pory jestem zaskoczony, jak gigantyczną furorę robią, jak ludzie potrafią i chcą publicznie o wielu rzeczach informować i czasami jest to zastanawiające, ale czasami można to wykorzystać w bardzo takim zbożnym, dobrym celu i to właśnie to jest przykład tej akcji. To jest blog prowadzony przez fundację i przez grupę PZU, gdzie opisywane są różne zdarzenia, promujące różne zdarzenia właśnie dobroczynne, CSR-owe, nie tylko prowadzone przez grupę PZU, ale przez również naszych zaprzyjaźnionych partnerów. I co ciekawe, oni się już w tej chwili w kolejce ustawiają, żeby na tym blogu móc zaistnieć, a na profilu facebookowym wpuszczane są najróżniejsze zdarzenia, nagrania z różnego rodzaju właśnie zdarzeń takich CSR-owych, korporacyjnych. Jak okazuje się, naprawdę cieszy się to gigantycznym, olbrzymim uznaniem i ta chęć pokazania się i zaistnienia na tym forum, muszę powiedzieć, że gdzieś tam przerosła nawet nasze wyobrażenie i oczekiwania, jest to też ta umiejętność pewnej transparentności i podzielenia się w tym takim miarę nowoczesnym medium w jakiś inny sposób można zainteresować i dotrzeć do tych grup ludzi, którzy na co dzień z korporacją w taki, a nie inny sposób nie mieliby do czynienia. Bardzo dziękuję. Zanim zadam jeszcze jedno pytanie a propos trendów korporacyjnych pani Ewie, chciałbym zapytać panią Lidię na temat mierzenia efektów. Pani mogła powiedzieć coś więcej na temat efektów zaangażowania społecznego pod tym hasłem. Jak to robić? Czy to jest taki ogólny trend, w którym kierunku idzie cała ta technologia dotycząca mierzenia efektów? Bardzo, ale pan też bieganie. Znaczy to przymierzenie efektów pewnie, ale chciałam najpierw jedno zdanie, ponieważ bardzo mnie kusi i bardzo bym chciała po prostu odnieść też do tego, co powiedzieli panowie, bo posłucham z ogromną przyjemnością tego, co panowie przed chwilą powiedzieli, opowiadając o działalności ich firm i myślę, że to jest truizm, twierdząc, że oczywiście od dużego wymaga się więcej, prawda, i że jakby sukces ogromny przynosi odpowiedzialność też bardzo dużą. I panowie jak pokazujecie dokładnie, jak ta odpowiedzialność jest brana przez państwa firmy na swoje ramiona. Ja myślę, że tym bardziej tutaj w kontekście zwłaszcza tak ogromnych firm jak PKO BP SA i PZU SA warto podkreślić rangę i wagę takiego zaangażowania firm, które narodziły się wraz z tą transformacją, tak jak firma Atlas, czy tak jak firma, którą ja mam ogromną przyjemność prezentować, firma Pelion, która jest zarówno dzieckiem, beneficjentem, jak i współtwórcą tej transformacji, bo ta firma powstała dokładnie 24 lata temu, w przyszłym roku będzie 25 lat i ta gotowość do wejścia w tą filantropię korporacyjną była elementem naszego dojrzewania w firmie i zarówno nasze zaangażowanie jako firmy, jak i działalność samej Fundacji Dbam o Zdrowie i chociażby jakby nasz maraton Dbam o Zdrowie organizowany corocznie w Łodzi, gdzie również bardzo aktywnie firma angażując siebie i promując zaangażowanie zarówno biegaczy, jak i klientów, różnego rodzaju klientów, nie tylko pacjentów, bo firma działa w sektorze ochrony zdrowia, ale także klientów po stronie producentów, którzy w ramach tej działalności bardzo aktywnie współuczestniczą, ale to wszystko wbrew pozorom bardzo istotne w związek z tym, o co pan mnie zapytał, o mierzenie, dlatego że oczywiście tych akcji jest bardzo dużo i teraz jak się dowiedzieć, trochę już powiedziałabym tak naprawdę pani Ewa, tak? Znaczy jak się dowiedzieć, że ta nasza działalność przynosi nie tylko rezultaty, czyli że na przykład, nie wiem, tam konkretna ilość biegaczy biegnie w bardzo jasno określonych celach, tylko jaki jest tego efekt długoterminowy, który jest bardzo trudno mierzalny, tak? Bo te efekty, tych efektów nie widać od razu, tylko one odkrywają się, czy pokazują wraz z upływem czasu. I tak naprawdę jest cała metodologia oczywiście tego, jak te efekty, jak te trendy mierzyć i jak efekty tych działań mierzyć. One są bardzo konkretne, bardzo policzalne w niektórych obszarach, innych nie, ale to przede wszystkim wymaga bardzo szeroko zakrojonego partnerstwa. Partnerstwa zarówno z organizacjami, czy z instytucjami, które takimi badaniem tych trendów się zajmują i mam tutaj na myśli oczywiście zarówno organizacje pozarządowe, jak i akademię, która po prostu jest w stanie wspomóc takie firmy jak nasze
przy mierzeniu tych trendów. Najważniejsze chyba jest jednak to właśnie, żeby oprócz tych celów takich kwantytatywnych, czysto policzalnych, zająć się również tymi właśnie efektami długoterminowymi i zdać sobie sprawę, poić to sobie w nasz krwioobieg planowania tej działalności, że nie wszystko panowie, którzy się zajmują twardymi liczbami, są w stanie policzyć, tylko że trzeba patrzeć na takie efekty jak kształtowanie postawy obywatelskiej. Tego się nie da tylko i wyłącznie wyliczyć ilością osób, które pójdą na wybory, prawda? Tylko tego, że uczymy nasze dzieci, że głosowanie w wyborach jest szalenie istotne, że wspieranie organizacji strażniczych, o których muszę tutaj powiedzieć, jest także istotne, a nie tylko czysta działalność charytatywna w naszej działalności, ale filantropia szeroko rozumiana, tak? Więc myślę, że to są bardzo różne narzędzia dotyczące czystej ewaluacji i takich łatwo zmierzyć, prawda? Nie wiem, ile organizacji z naszych środków otrzymało wsparcie, ale także trzeba popatrzeć na to, czy tak jak na przykład w naszej działalności, no, Fundacja Korporacyjna Dbam o Zdrowie zajmuje się niwelowaniem barier w dostępie do leków, do farmakoterapii. To nie chodzi tylko o to, że ilość, jakaś konkretna liczba pacjentów otrzymuje wsparcie w postaci leków, tylko my się zajmujemy tak naprawdę zapobieżeniem temu, żeby te, znaczy działaniem, przeciwdziałaniem temu, żeby w ogóle ludzie mieli bariery w dostępie do leków, tak? Czyli kształtowaniem w dyskusji na temat biedy, tak? I czym ta bieda jest. Bariera w dostępie, czy brak dostępu do leków jest tylko skutkiem tak naprawdę znacznie szerszego zjawiska. Więc po prostu kwestia dyskusji o biedzie znacznie wykracza poza taką czystą, policzalną metodologię. Więc myślę, że przede wszystkim współpraca z bardzo szerokim gronem organizacji, akademii, przede wszystkim także współpracy fundacji korporacyjnych pomiędzy sobą, na przykład w ramach forum tarczyńców, żeby takie wskaźniki efektywności naszej pracy określić i nimi się w naszej działalności kierować. Panie Jacku, czy Atlas też biega? Tak, też biega i Dbam o Zdrowie biega i w innych miejscach. My właśnie wszyscy jesteśmy. Nie było wątpliwości, my też biegamy na wierzchu, ale też tańczymy. Jak ktoś gra w tenisa, to też się liczy. No, w tenisa też. My organizujemy, ale to już nie jako fundacja, w Atlas Jerzy Kamp w Łodzi. Turniej dla dzieci bardzo małych, bo takich dzieci gdzieś tam 6, 7, 8 do 12 lat, jeżeli dobrze pamiętam. No i ten turniej rośnie. W tym roku, ja i w tamtym roku byłem i w tym, no jest coraz większy. Bardzo dziękuję. Panie Ewo, pani mogła powiedzieć trendy korporacyjne w ujęciu wolontariatu? Krótko, bo jeszcze przed nami ostatni moduł, czyli przyszłość filantropii. Jeśli chodzi o ten obszar zaangażowania społecznego pracowników, to rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo dynamicznie on się rozwija i to w różnych formach, bo te programy wolontariatu, one mają mniej więcej 10-letnią historię w Polsce, natomiast w ostatnich 2-3 latach mam wrażenie, że jest eksplozja, ale to też wynika z tego, że właśnie to myślenie i to nowe pokolenie też pracowników, które zaczyna zasiewać nasze firmy, dla nich praca zawodowa jest nie tylko sposobem na utrzymanie się, na zarobienie na życie, ale też właśnie na spełnienie siebie samego. I to zresztą widać na komitet badania. Stąd też firmy nie tylko chcą, ale powinny, chcąc przyciągać do siebie tych najbardziej wartościowych pracowników, takie programy prowadzić. I oczywiście w obszarze zaangażowania pracowników sporo się dzieje, chociaż jak porównamy się na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, to jeszcze wielka i daleka droga przed nami, bo tam programy wolontariatu pracowniczego w świetle tych badań, o których Magda też wspomniała, raport Kiwikin za ubiegły rok, aż 60% firm prowadzi programy wolontariatu pracowniczego. I co ciekawe, na przykład też stosowane są bardzo różne mechanizmy dodatkowe motywowania pracowników działania społeczne. Na przykład w momencie, w którym angażują się finansowo pracownicy w jakieś działania społeczne, to firma uruchamia to również swoje środki. To już te modele zaczynają się także w Polsce pojawiać, ale tam aż 86% firm ma takie programy. To jest naprawdę niewiarygodny, bardzo duży odsetek, czyli firmy promują też tego typu zachowania wśród swoich pracowników i oczywiście umożliwiają ich realizację swoich aspiracji, swoich pasji. Ja chciałabym podać jeden przykład a propos właśnie tych różnych pasji sportowych, nie tylko, który nas w ramach Fundacji Orange zaskoczył, bo od kilku lat organizowane są oczywiście
akcje różne wolontariackie, ale też prowadzony jest taki program Orange Passion, który umożliwia pracownikom realizację ich pasji życiowych, przeróżnych, tak? Niektórzy fascynują się robieniem czekolady, inni sokolnictwem, natomiast to, co nam się w ostatnich 3 latach ujawniło, to tak naprawdę w konkursie Orange Passion zdecydowana większość projektów łączy się z pomaganiem. Czyli w naturalny sposób pracownicy sami nam podpowiadają, co jest dla nich istotne i ważne. I być może oni chcą realizować tą swoją pasję, ale przy okazji też móc zrobić coś dobrego dla innych. Dlatego to, tak ważne jest myślenie o tym w nowoczesnej korporacji, żeby angażowanie pracowników było elementem kultury pracy na co dzień. Tak ważne jest motywowanie pracowników, stworzenie im dobrego klimatu do pomagania, ale też celebrowanie tych chwil, tych momentów, robienie spotkań, zjazdów, nagradzanie wolontariuszy. Osoby, które na co dzień zajmują się profesjonalnie takimi programami, wiedzą, że to jest szalenie istotne dla pracowników. No i na koniec chciałabym powiedzieć jeszcze o roli menadżerów. To jest absolutnie nie do przecenienia, jak ważny jest ten przykład idący od góry. Tutaj mamy znakomite przykłady firm, liderów, przedstawicieli członków zarządów, którzy sami angażują się w działania społeczne i to naprawdę działa. To się przekłada na wielkie liczby, na zaangażowanie wielu bardzo menedżerów i stąd też myślę tak wielka potrzeba, żeby menedżerów również te działania najlepiej uwrażliwiać i angażować. I ostatnia rzecz, elastyczne formy dostosowane do potrzeb pracowników, na przykład poza takim fizycznym zaangażowaniem, byciem realnym z uczestnikami, także umożliwienie innych form finansowego wsparcia jakichś projektów albo e-wolontariatu, czyli możliwość przekazania swojej wiedzy, kompetencji także za pośrednictwem czy to internetu, czy różnych serwisów, gdzie nasi pracownicy także mogą w ten sposób się realizować, jeśli niekoniecznie znajdą czas wolny, żeby gdzieś pojechać i zrobić coś po prostu fizycznie. Także wszystkie te elementy myślę, że będą nabierały znaczenie w przyszłości w planowaniu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, także w firmach. Bardzo dziękuję. Ostatni moduł to pytanie dotyczące tego, w jaki sposób panowie, bo to nie ma pytania do panów, jeżeli państwo panie zobaczycie, w jaki sposób panowie widzicie za 5 lat działalność charytatywną, działalność społeczną firmy, którą prezentujecie. Obie duże instytucje finansowe, jedna jest już po akceptacji, jak dobrze pamiętam, długoletniej strategii, a pewnie w prezentu ta strategia non-stop jest aktualizowana i pewnie jeszcze raz będzie wkrótce aktualizowana. U pana cały czas jest dyskusja też bardzo strategiczna. Za 5 lat działalność charytatywna PKO BP będzie wyglądała? Będzie na pewno w wiele szerszym zakresie i na pewno będzie adresowała te wątki, o których już wspomniałem, czyli na pewno będzie adresowała technologię, będzie zdecydowanie bardziej mobilna i przez 24 godziny z naszymi pracownikami, klientami i partnerami. I myślę, że będziemy zdecydowanie bardziej zaangażowani w inwestowanie w rozwiązania niż rozdawanie środków, czy takie proste przekazywanie potrzebującym. To jest najłatwiejsze i takie, powiedziałbym, pierwsze na myśl przychodzi, jest jakaś potrzeba, dajmy środki. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chcemy pomóc, to trzeba chwilkę się zastanowić, gdzie jest problem, nie skutek, tylko problem i ustalić takie rozwiązanie, które będzie przez następne, nie wiem, dziesięciolecia generować rozwiązania, które będą pomagać. Jeżeli pieniądze, to pieniądze. Jeżeli zaangażowanie ludzi, to zaangażowanie ludzi. Jeżeli zaangażowanie instytucji, to zaangażowanie instytucji, bo to nie zawsze muszą być pieniądze. Natomiast chwila refleksji tego systemowego podejścia, to o czym mówiła też pani prezes i wszyscy w panelu, czyli wykorzystanie potencjału firm, korporacji, kompetencji pracowników, zdolności korporacji do tego, żeby właśnie realizować różne potrzeby, systemy, rozwiązania, to na pewno będzie przyszłość. Na pewno będziemy się starali bardzo jakby reagować na taką naturalną potrzebę, że się musimy budować społeczeństwo obywatelskie, musimy się rozwijać, edukacja, sport, różne potrzeby i tak dalej, ale musimy mieć cały czas świadomość, że czy korporacja, czy społeczeństwo jest jak żywy organizm, potrzebuje nie tylko pożywienia do tego, żeby funkcjonować, potrzebuje też wyższych wartości, żeby się rozwijać, żeby zachować równowagę. Kultura, edukacja, nie wiem, wymiana myśli, szeroko rozumiana i tak dalej, i tak dalej. I musimy być w stanie na to odpowiedzieć, jeżeli chcemy mieć ambicje i ją zrealizować, zacząć wyznaczać standardy również filantropii. Na to jest bardzo moja mocna teza,
jestem, chciałbym się, żebyśmy się spotkali za 5 lat i tę tezę udowodnić konkretnymi przykładami, że to już nie będzie prosta kopia dobrych rozwiązań czy dobrych praktyk światowych, które będą nasze rozwiązania pierwsze na świecie, pierwsze globalnie, takie, które będą powiewały inne rynki. Mamy już parę takich doświadczeń i bardzo chciałbym, żeby któraś z instytucji, która dzisiaj tutaj jest reprezentowana, mogła w ciągu tych 5 lat taki właśnie globalny standard czy globalne rozwiązanie wyznaczyć. I myślę, że również to, co powiedziała pani prezes, własne zaangażowanie i własny przykład, nie prezentowana na pierwszej stronie gazety, nie wiem, pomoczona, spryskana wodą koszulka, jaki zmęczony prezes przebiegł dystans, ale rzeczywiście codziennie, każdego dnia i bez właśnie fleszy, bo ci, którzy mają to widzieć, to zobaczą, właśnie pracownicy, klienci, te osoby, które uwierzą, że to jest autentyczna inicjatywa i sobie przypną do tej koszulki potem ewentualnie tę kartkę. Także na pewno autentyczność, nie pusty PR, tylko autentyczność w tych naszych inicjatywach też jest bardzo ważna, ona jest może mniej technologiczna, ale jest bardzo silnym lewarkiem. Dziękuję bardzo. Grupa PZU. Rockefeller, który poza tym, że był genialnym przedsiębiorcą, który zrobił bardzo duże pieniądze, był też filantropem, powiedział kiedyś, że pomiędzy filantropią a zarządzaniem biznesem jest bardzo dużo znaków równości, bo tu i tu trzeba być silnym przywódcą, trzeba być wytrwałym i być kreatywnym. Ja bym bardzo sobie życzył i tak starałem się do tego podchodzić w PZU, żeby spełniać te warunki. Pewna stabilność, przewidywalność jest bardzo istotna. Przykładem jest nasza fundacja, która jest już od 10 lat i to pokazuje, że wiemy, w jaki sposób strategicznie chcemy prowadzić się do tej działania. A tak przechodząc do konkretów, ja bym bardzo chciał i zakładam, że to tak będzie wyglądało, że będziemy w stanie jeszcze bardziej zaangażować nie tylko naszych pracowników, którzy już są zaangażowani, a naszych klientów. My mamy tak naprawdę prawie kilkanaście milionów klientów w Polsce. To jest dobrze ponad połowa dorosłej populacji. I to są dwa rodzaje zaangażowań. Taka bezpośrednia, gdzie oni mogą swoje środki przeznaczyć, wiedząc, że na przykład one zostają podwajane przez PZU czy przez grupę PZU, a druga rzecz to jest taka trochę bardziej bierna, ale zaangażowanie ich w to, żeby oni decydowali, w jaki sposób, w jakim kierunku te środki można przekazać. Druga sprawa to jest dalsza profesjonalizacja działań fundacji i działań dobroczynnych, bo to, co ja już powiedziałem na początku, oczywiście same środki przekazywane czy angażowane są bardzo ważne, ale tak naprawdę można by to było zrobić w ten sposób, że raz do roku grupa PZU wypisuje czek na powiedzmy te 20, 30, 40 milionów złotych i więcej się tym nie interesuje. Tylko pytanie, czy to będą dobrze przeznaczone środki, czy to będą dobrze przeznaczone pieniądze. A dzięki temu, że mamy już dzisiaj bardzo profesjonalny zespół ludzi, którzy dba, współpracuje z różnymi partnerami, pilnuje, ewoluuje i weryfikuje, w jaki sposób te środki są przeznaczane i wykorzystywane, to każda z tej złotówki pracuje coraz lepiej i ja zakładam, że w ciągu najbliższych 5 lat to będzie coraz lepiej funkcjonowało i będziemy dzięki temu mogli tak naprawdę znacznie lepiej zdewarować te pieniądze. No i jakby trzecia, czy tam ostatnia sprawa, to jest to, że my mamy pewne standardy, pewne filary, które chcemy się trzymać. Dla mnie strategia to jest działanie nie jednorazowe, tylko długoterminowe, bo bez tego nie da się osiągnąć swoich celów. Strategia polega na tym, że w sposób długoterminowy, długofalowy wspiera się pewne działania. Takimi działaniami w grupie PZU to jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo w rozumieniu zdrowotnym, edukacji zdrowotnej, profilaktyki. To są oczywiście działania, które też wspierają nasze korporacyjne działania, na przykład wejście w biznes zdrowotny, medyczny. To jest dla nas bardzo ważne, więc na pewno zwiększamy jakby tutaj nacisk na to, żeby w tym obszarze zadbać o to, aby te działania nasze dobroczynne również kierować w stronę tego, aby profilaktyka i działania pozdrowotnościowe były jak największe. To jest akcja rozpisana na wiele lat, taka społeczna, kochasz, powiedz to wariatom drogowym. To są olbrzymie wydarzenie i ja uważam, że nie doceniamy tego, jak my wokół siebie mamy, jaki mamy wpływ na swoich najbliższych, jak my możemy zadbać o to, żeby tego wariata drogowego, który w każdym z nas dziś siedzi, potrafić się zastępować w taki, a nie w inny sposób. To są takie działania, które pozwolą w wymiarze wieloletnim spowodować, że rzeczywiście one będą widoczne.
Nie powiem jeszcze o takich, nie mogę nie powiedzieć o takich rzeczach jak kultura, edukacja, sztuka, bo to jest coś, co dla takiej instytucji jak PZU, dla Narodowego Ubezpieczyciela jest pewnie standardem i będzie i powinno być kontynuowane. Czyli to, co chcę powiedzieć, że strategia w wydaniu PZU to nie jest jakaś tam radykalna zmiana sposobu działania, bo już od kilku lat jesteśmy w tym obszarze i uważamy, że należy to kontynuować. To jest dalsza profesjonalizacja i większe włączenie zaangażowania i pracowników, i klientów, bo to jest myślę to, co w sposób jeszcze lepszy pozwoli te środki dobrze wydatkować. Dziękuję panie prezesie. Gruma Atlas, głos finalny, panie dyskusji. Gruma Atlas, głos finalny. Wow. To za 5 lat to będziemy biegać, aczkolwiek mam nadzieję, że nie tak dużo, żebyśmy się na śmierć nie zabiegali, bo to też istotne jest. Ja myślę, że mówiąc o Atlasie i o Fundacji Dobroczynności Atlas, taką pożądaną z mojego punktu widzenia, w mojej opinii sytuacją było, żeby udział tej pomocy charytatywnej, tej najprostszej, jednak malał, prawda? Zresztą o tym cały czas mówiliśmy w trakcie tej dyskusji, że to jest trend, a żeby się robiło bardziej różnorodnie i żeby to piękno naszego życia, które tak naprawdę też bierze się z różnorodności, nie ma jednej słusznej opcji, a było coraz większe. Ja nawet tutaj po cichu powiem, że mam takie marzenie, mam jeszcze 13 lat do emerytury, obiecałem sobie, że nie będę ani jednego dnia dłużej pracował, a więc wprowadzam tą małą skarbę, ale się może udać. Słucham? Emerytura się może udać. Może, okej. Okay. No zakładam, że już to nie jest tak wiele, te 13 lat. Choć jeszcze wszystko co najlepsze przede mną. A co chciałem powiedzieć, to też tak sobie myślę, chyba tutaj kiedyś Państwu mówiłem na tej sali, jak byłem gościem wcześniej. Ja z tej małej spółki Atlas Sztuki uczyniłem organizację pożytku publicznego. Taki miałem pomysł i uczyniłem to w 2006 roku. A niezwykle sympatyczna sędzina, która rozpatrywała tę sprawę, nawet uczyniła to 28 grudnia, co spowodowało, że musiałem sprawozdanie za 2006 rok złożyć, choć de facto zawiadomienie dostałem w 2007, nie? A uczyniłem to też w naiwności, w niemądrości swojej, a oczekując, że być może ten 1% to też będzie, no może nie jakiś bardzo istotny element, ale będzie. No, okazało się, że się pomyliłem nieprawdopodobnie. W pierwszym roku ja z małżonką, tylko przekazałem w kolejnych latach, było lepiej. A no więc też mam nadzieję, że w wyniku tej różnorodności, która być może jeszcze, znaczy jest dzisiaj wielka, jest duża i ona jest elementem siły i rozwoju przez lata, będzie jeszcze większa. Być może nawet w Atlasie Sztuki, nie wiem, to jakaś taka będzie pozycja, którą będzie można dostrzec, nie, w bilansie. A też myślę, że możemy patrzeć spokojnie, dlatego oczywiście tutaj my rozmawiamy w gronie dużych organizacji, organizacji okrzepłych, organizacji, które nadają ton temu wszystkiemu, co się zmienia. Ale myślę, że też są w naszym otoczeniu zmiany, które idą, chociażby kwestia raportowania społecznego, prawda, która dzisiaj jest totalnie dobrowolna, jest w niewielkim wymiarze, ale ona się zmienia, co prawda nie dla Atlasa, bo Atlas jest ciągle prywatny, a nie jest na giełdzie, ale zmienia się i myślę, że to będzie dramatyczna zmiana, to wszystko, co w najbliższych latach się zdarzy w związku z zmianą przepisów, więc generalnie myślę, że możemy patrzeć pozytywnie w przyszłość i myślę, że jak się tutaj będziemy spotykali za te 13 lat, to w konkursie nie będzie 35 firm, ale życzę pani prezes, nie wiem, 1500, mało to za 13 lat. Także nie, wydaje mi się, że nie jest źle, a naprawdę z optymizmem możemy patrzeć i będąc 25 lat po tej naszej transformacji systemowej, wydaje mi się, że z optymizmem możemy patrzeć w kolejne lata. Bardzo dziękujemy Państwu. Mam nadzieję, że Państwo i organizatorzy nie są na nas silni, bo troszeczkę dłużej mówiliśmy niż było to zaplanowane, ale aż ta dyskusja była tak interesująca, więc nie wpływacie agresywnego strażnika czasu i tam naszym panelistom, że rzeczywiście podzielić się swoją wiedzą, która jest bardzo duża. Mieliśmy okazję słuchać panią Olivię Kołucką-Żuk. Rafała Grodzickiego. Rafała Grodzickiego. Rafała Grodzickiego. Pan
publicznie, a zapraszam na scenę panią Agnieszkę Sawczuk, członkini zarządu Forum Darczyńców w Polsce, która zamknie oficjalnie część oficjalną. I zamawiam do widzenia, bo to już prawie koniec. Dziękujemy Państwu za to popołudnie na gali wielu filantropii. Dziękujemy za uczestnictwo, za obecność. Ja pamiętam pierwszą galę filantropii i waszą dyskusję, jaką dzisiaj mieliśmy, jest po prostu niewspółmierna do tego, co miało miejsce na początku. Nasze podziękowanie dzisiaj idą w kierunku trzech instytucji, które były już wymieniane przy różnych okazjach, ale to jest ważne, ponieważ mamy takie wewnętrzne przekonanie, że konkurs Liderzy Filantropii inspiruje coraz więcej firm, nie tylko do prowadzenia sensownej działalności społecznej, ale również do tego, aby o tym dużo i szeroko mówić. Dziękujemy Giełdzie Papierów Wartościowych, która jest honorowym patronem naszego konkursu, gospodarzem tego miejsca, która jest z nami od samego początku. Dziękujemy firmie Oren, która jest jego ambasadorem już od 2 lat. Dziękujemy także firmie PWC, która daje nam pewność rzetelności oceny działalności społecznej firm, które uczestniczą w naszym konkursie. I w tym miejscu szczególne podziękowania należą się panu prowadzącemu, dziękujemy za sprowokowanie gości do nie tylko do zwierzeń, bo to w pewnym sensie tak, w pewnym momencie tak było, ale również do naprawdę konstruktywnych uwag. Jeszcze raz powtórzę, to może nie było po raz pierwszy, ale no naprawdę ta dyskusja jest pod wrażeniem, dlatego też trochę emocjonalnie do tego podchodzę. Właśnie w dzisiejszych wypowiedziach miałam takie poczucie. Często przejawił się wątek korzyści, potrzeb, ale też konieczności prowadzenia działalności społecznej i umiejętnego dzielenia się sukcesem, co ten sukces również buduje. Rzeczywiście mam wrażenie, że to jest prawdziwe, w szczególności w stosunku do firm, że te instytucje i te organizacje mają rzeczywisty wpływ na ludzi wówczas, kiedy poprzez swoje produkty, poprzez swoje usługi zmieniają nie tylko jakość ich życia, ale one umiejętnie potrafią zachować relacje ze swoimi klientami. I mam też takie poczucie, że właśnie działalność społeczna jest jednym z takich ważnych elementów. Dlatego też tak bardzo dziękujemy firmom, uczestnikom naszego konkursu. Zarówno tym dużym, ponieważ poprzez nie możemy zobaczyć skalę, potencjał skali działalności społecznej, ale również i mniejszym, bo zazwyczaj dzieje się tak, że te ograniczenia stają się takim wstępem do zmian, do innowacyjnych pomysłów. Serdecznie dziękujemy. Powiedzcie nas innym, żeby w przyszłym roku było nas więcej. Oficjalnie kończąc, zachęcam Państwa jeszcze żeby się z nami trochę pozostali. Tam z boku, przy lampce wina. Chcielibyśmy, abyście podzielili się swoimi uwagami, swoimi wyrażeniami na temat konkursu Liderzy Filantropii. Państwa opinia i ocena jest dla nas niezwykle ważna. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Do widzenia.